Po pokazie oczywiście poczęstunek. O 13 poczęstunek. Zwiedzicie dzisiaj sporo. Zobaczcie piękną trasę Nordic Walking dzięki funduszom Unii Europejskiej. Brawo Monika. Piękne Roztocze, centrum Roztocza chcieliśmy pokazać. I brawo! Trzeba być precyzyjnym, trzeba nauczyć się tych łapek. I Mirek uratował swój pas. Alinka! Hej! Haja! Ręka złamana i przywrócenie do pionu. Hej! W każdy czwartek w CAS-ie, czyli w bibliotece na pierwszym piętrze, można pod okiem Mirosława trenować. Hej! Centrum Aktywizacji Seniora. Oczywiście wszystkie zajęcia są bezpłatne. Jesteśmy tam, mamy tam pomoc i wszelkie, wszystko z myślą o seniorze. Biblioteka Miejska Tomasz Wróbelski. Hej! I kolejny rzut Moniką, w tym momencie atak nożem, przerzucenie i mamy go! On rzucał nami, my rzuciliśmy nim. Słuchajcie, pan Mirosław nabył w tym roku czarny pas, to upoważnia go do dania dalszym i szkolenia osób, który później może te osoby nadawać dane. Zaczyna się od 9 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Leży. A! Uczniowskie dostają dzisiaj 9 Q, koryu, karate, jutsu. Na każdy dyplom jest nie tylko pieczęć koryu jako egzaminatora, ale jest Blake, przedstawiciela Europejskiej Federacji Koryu, karate, jutsu, Szybu Czesława Sienkiewicza. Halina Dubia. Jerzy Bronikowski. Emerytowany leśniczy, gratulujemy! Gajowy! Gajowy! Romana Teresa Chmiel. Brawo, Roma! Na co dzień pisze. Alina Tkaczyk. Brawo! Ala jeżdżąca rowerem, pijąca dużo wody. To są najbardziej zaangażowani seniorzy. Pracujemy już drugi rok. Jak najbardziej zasłużony dyplom. Pierwszy stopień uczniowski, 9 to prawo. Na cześć karatoków, hip hip! Można powiedzieć. Hip hip! Hip hip! Dobra kibica, teraz zobaczymy, czy dacie radę zrobić falę. Zaczynamy od tej strony, podnosimy tyłki i lecimy w górę. 3, 4.